Cześć kochani, tu Hisia Larp and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj będzie test nowości w moim kufrze. Będzie kolorowo, ponieważ będzie test palety od Mio, The Star's Tale. Oczywiście będzie też parę nowości z Glam Shopu, parę nowych rzeczy od Claresy, więc jeżeli jesteście ciekawi, co mam Wam do pokazania, to koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Kochani, film na pewno będzie długi, więc przygotujcie sobie coś do picia, jedzenia, najlepiej obiad, drugie danie i deser, a ja przechodzę do prezentacji palety. Tutaj, jeżeli chodzi o paletę, to bardzo mi się podoba, że nie było żadnej owiki. Ja te owiki i tak wyrzucam, a to jest zawsze dodatkowy koszt. Sama paleta prezentuje się ślicznie, jest taką w formie takiej książki, w kolorze pudrowo-różowym. Tutaj widzę, że trochę nawet się zlewa z moim tłem, trochę źle dobrałam. No ale tak czy owak, wszystkie zdobienia, tutaj te napisy i tak dalej są wypukłe, więc widać tutaj dbałość o szczegóły. Cała paleta była po prostu sklejonym takim klipsem. Klipsem, no źle to określiłam, taką folijką, tak po prostu kawałkiem taśmy najzwyczajniej w świecie. No i sama paleta posiada lusterko, którego Wam nie będę pokazywać, żeby Was nie oślepiać od lamp, ale jest ono porządne, niezniekształcające, duże, więc jak najbardziej fajnie. Też paleta odgina się w całości, więc dla mnie super, uwielbiam. Jeżeli chodzi o same cienie, no to w palecie mamy 4 błyski. Błyski były zabezpieczone taką gąbeczką, a lusterko dodatkowo folijką. Jeżeli chodzi o samą paletę, no to tutaj mamy 4 błyski, a reszta to maty. No i cieni mamy tutaj 15 w sumie, więc no jak widzicie kolorystykę tej palety, no to wiecie, że dzisiaj będzie na pewno kolorowo i będzie bardzo w moim stylu, no bo jak tak spojrzymy na kolorystykę tej palety, a palety, której najczęściej używam, tutaj mam taką magnetyczną paletkę od Glam Shopu, no to myślę, że można zauważyć pewne podobieństwa. No ewidentnie Inhydris trafiła w moją kolorystykę. Tak, bo to jest paleta tworzona przez influencerkę Inhydris. Dziewczyny nie znam, raczej oglądam jej przyjaciółkę, czyli Fog in the Garden, która też oczywiście wypuściła paletę, ale ta paleta jest taka jesienna, przybrudzona. Mnie nie porwała, więc kupiłam tylko tą, tak jak Wam tłumaczyłam w poprzednim filmie makijażowym. Staram się kupować po prostu palety, które będę używać najzwyczajniej w świecie. Pamiętajcie, że ten kanał jest hobbystyczny, nikt mi tu nic nie płaci, nikt mi nie przesyła żadnych paczek PR-owych, ja to kupuję sama za swoje ciężko zarobione pieniądze na infolinii, tak, bo pracuję na infolinii, w związku z czym, tak, paleta, no kupiła mnie, no ewidentnie mnie kupiła już kolorystyką, ale jeżeli chodzi o swatche, to zaraz Wam je przygotuję, bo jak widzicie paleta jest nietykana, więc nie mam bladego pojęcia, z czym to się je. Kochani, i tak prezentują się swatche. Tutaj mamy maty, a tutaj mamy błyski. No muszę powiedzieć, że tak, kolory są intensywne, maty są dosyć masełkowe pod palcem, biały i żółty są troszkę suchawe, ale zobaczymy jak sprawdzą się na powiece, no bo wiem, że to są trudne kolory, zresztą w ogóle tutaj są same trudne kolory, bo one są prawie że neonowe, takie neonowo-pastelowe trochę, ale bardziej neonowe moim zdaniem, a jeżeli chodzi o błyski, no to tak, mamy Prima Aprilis, to jest taki brokatowy, jest Starchild, czyli typowy taki szampański do wewnętrznego kącika, jest Robin, który jest takim, no, to jest taki stalowo-niebieski, no i mamy Rainbow, no i tu jest faktycznie tęcza, natomiast ja od razu zaznaczę, że tak, mi się ten cień wylał, jak widzicie, on jest tutaj, o, tak będziecie widzieć, tłusty, no bo on, te cienie już mają mazidło w sobie, że tak to mówię, że Starchild jest suchym cieniem, natomiast wszystkie pozostałe mają taką tłustową bazę, ale dzięki temu ładnie się przyklejają. Ja od razu wiem, że Rainbow nie będzie moim ulubieńcem, bo on mi bardzo w konsystencji przypomina Turbo Plusy z Glam Shopu, których wiecie, że ja osobiście nie cierpię. Natomiast no zobaczymy, może się jeszcze wszystko odmieni. Tak czy owak, no ja jestem paletą na chwilę obecną po swatchach zachwycona. Jeszcze Wam przygaszę światło, żeby było lepiej oddać można te błyski. Ten Rainbow jest tak ciężko uchwycić, no to
ale to jest no po prostu bardzo drobniutkie drobiny żółte, zielone, różowe, jakie jeszcze, niebieskie, fioletowe, no zasadniczo cała tęcza, nie? Kolorów. No najlepiej widać w tej chwili chyba ten niebieski, bo akurat tak w miejscu go ułożyłam, że najlepiej go widać. To co? Podnoszę grzywkę i zabieram się za makijaż. Kochani, zbliżyłam Was już do siebie i zaczynamy makijaż. Zaczniemy sobie od bazy P. Louise w kolorze białym. Nie mam żadnej bazy kolorze cielistej, którą mogłabym zaufać, że mi powiek nie zafarbuje. Słocze zeszły, ale mimo wszystko wolę jednak uważać, żeby powiek nie mieć zafarbowanych do pracy. Więc użyję po prostu zaufanej bazy. No mam tylko w kolorze białym tą bazę z P. Louise, no bo ta w kolorze 0,5 mi się skończyła, tak samo baza z Glam Shopu czy z Vibo i Stichio. No a bazie z Hean, którą mam aktualnie, nie zaufam, bo ona jest za rzadka i aż takiego krycia nie ma. Więc nakładam sobie bazę. Oczywiście nałożę bazę standardowo pędzlem O121 z Glam Shopu. Jedno oko zrobię w kamerze, drugie poza kamerą, tak jak zawsze, żeby było szybciej. Wieki nie używałam tej bazy. Baza nałożona, teraz przejdę do pędzla O131 i nałożę biały cień, czyli Light Fairy. Nałożę go na przestrzeń nieruchomej powieki i podług brwiowy. Baza zagruntowana białym cieniem, to przejdziemy dalej do malowania. Jeżeli Was interesuje, jakie mam płatki pod oczy, to mam te aloesowe z Action. Wspominam o nim w dękę o pielęgnacji twarzy, uwielbiam je, są cudowne i jak widać nie spływają. No i teraz przejdziemy sobie do takiego pędzelka, takiej kuleczki i to jest GB12 z Glam Shopu. Może tak, jeżeli będzie jakiś pędzel nie z Glam Shopu, to będę Wam mówić po prostu. I biorę sobie żółty, czyli X. I nakładam go od wewnętrzny kącik, ponad załamanie powieki. Żółty nie zawodzi, cudowny, chłodny, idealny żółty. Zresztą jeżeli chodzi o żółty z Mio, no to możecie kojarzyć z moich denek makijażowych, że ja taki duży kupuję z Mio Ong, więc tutaj się nie spodziewałam niczego innego jak to, że będzie dobry. W Glam Shopie też był chłodny żółty, ale on był tylko w palecie Drama Mama Gagatek od Ady Grotkowskiej. Więc mi się skończył, więc bardzo się cieszę, że właśnie Mio ma tak piękny żółty. Biorę kolejny pędzel, to będzie O126 i przechodzę do pomarańczu, który się nazywa Freckles. I nakładam go zaraz obok. Wracam sobie od razu do żółtego. Jak widzicie, pięknie się łączą ze sobą, nie ma żadnego problemu. Tak właśnie się zastanawiałam, czego mi brakuje. Miałam do przetestowania olejek do ust z Glam Shopu. Już go w poprzednim filmie miałam pokazać, ale zapomniałam. Więc sobie teraz nałożę. Fajny, nielepiący. Jest ok. Zobaczymy, czy mi odpowiednio nawilży usta. A ja przechodzę do kolejnego pędzla, to jest GB11 i do cienia LED, czyli takiego koralowego i nakładam obok. Teraz sobie wracam do pomarańczu, żeby to je ładnie przeblendować. Kolejny pędzel GB13 i przechodzę do Pink Fair. Czyli do takiego Barbie różu. I znowu obok. Kolejny pędzel, kolejna GB13 i biorę cień Butterfly, to jest taka fuksja. No i kolejny obok.
Wracam sobie do tego Barbie. Trochę mi się ten LED zatracił. Widzę, więc troszkę go sobie tutaj dołożę. Kolejny pędzel i jest to O127. No i biorę fiolet, taki jasny, ametyst. No i jedziemy dalej. Przechodzę do kolejnego pędzla, to jest O122 i biorę cień Galaxy, to jest taki fioletowo-niebieski, to jest takie Very Peri. No i sobie tutaj zaznaczam załamanie powieki. Zobaczymy, jak sobie poradzi, bo to jest bardzo trudny cień z pozostałymi. Wracam sobie do fuksjowego, czyli Butterfly i dodam go trochę na granicy tego fioletowego. Wracam sobie trochę do żółtego, bo tutaj trochę za daleko poleciałam z tym fioletem Very Peri oraz różem, więc troszkę go sobie tutaj, tego żółtego, cofnę. No to w ogóle czy się da? No ale troszkę się tam poprawia. Po kolei sobie teraz jeszcze raz przecieniuję górę. Nie macie pojęcia, jak bardzo bym chciała mieć większe oczy. Tak, mam tak mało tej przestrzeni do malowania. A zbiorę sobie spłaszczony pędzelek, to jest GB15. On jest czysty, nic na niego nie nakładałam. Teraz tylko sobie łączenia jakby przetrę. Czas na płyn micelarny i patyczek. Odetnę sobie Cut Crease'a. Przechodzę znowu do bazy białej z P. Louise, biorę pędzel Many Brushes, to jest MBSH13, to jest taki spłaszczony, lekko zakrzywiony. Dobra, umówmy się, że jest równo. Wiem, że nie jest, ale umówmy się, że jest. Ja nie mam cierpliwości dzisiaj na Cut Crease'a, ale miałam straszną na jego ochotę. Więc po prostu umówmy się, że jest równo. Jest późno i jestem po pracy, jestem zmęczona, rozumiecie. Dobrze, przechodzę w tej chwili do takiego płaskiego pędzla. Jest to GB15 z Glam Shop'u i biorę cień Blender, czyli taki, no, niebieski, no bardzo, bardzo niebieski. I nakładam go sobie tak w sumie od połowy oka do zewnętrznego kącika. No i czas na błyski. No to biorę O101 i biorę Robin, albo nie biorę. Nie chcę się nabrać na pędzel. Dobra, zobaczymy, ile się nabrało. Nakładam na ten niebieski. No nie, ewidentnie pędzlem nie chcę. No to old school, bierzemy pacynkę. To jest pacynka z Many Brushes. No i w
wchodzi jak złoto. Oczywiście mogłabym to nałożyć palcem, ale ja po prostu nie lubię pracować palcami ze względu na to, że mam dość długie paznokcie. A teraz biorę sobie drugą stronę tej pacynki i no w sumie może tą, bo na niej nie ma tego niebieskiego cienia matowego i zobaczymy w wewnętrznym kąciku, jak on się prezentuje solo, bez tego podbicia niebieskiego. Ładnie. Teraz wzięłam sobie pędzel, to jest Boho Beauty 308V Art Liner, taki no typowy do eyelinera. Zmoczyłam go mgiełką i teraz wezmę sobie ten cień Galaxy, czyli ten taki Very Peri i zobaczę, czy można tutaj podkreślić to. A, źle zrobiłam. Dobra, zaraz to poprawię. Zbiorę patyczek kosmetyczny, bo tutaj jak widzicie poleciałam na grubo. Plus z cieniami jest taki, że w miarę łatwo można je rozetrzeć, rozchmurzyć. To nie eyeliner. Sobie taką drobinkę nabrałam. Tego jeszcze nie robiłam, nie? Malowanie się patyczkiem kosmetycznym. No zawsze jestem pierwszy raz, nie? Okej. Aparat się przegrzał, w związku z czym ściągnęłam płatki, bo już były suche, też wstępnie zmyłam osyp. No i teraz przejdę do mojego ulubionego pędzla, czyli Pagano P011 i wracamy sobie do białego. I sobie teraz przeczyszczę tutaj. Zobaczymy, czy da się trochę tym białym przypastelowić te kolory, albo czy można w ogóle sobie odciąć. No, ten biały, to muszę wam powiedzieć. Biorę sobie taki maleńki pędzelek, to jest MBP20 i nakładam na niego LED i tutaj jeszcze go ciut dołożę. I wracam sobie jeszcze do tego różowego, czyli Pink Hair. Fuchsia Butterfly. I ametyst na sam koniec. Wracam sobie do mojego pędzelka z cieniem Galaxy, tym fioletowym. Sobie tutaj poprawiam tą kreskę. Oraz trochę rozdymiam, jak widzicie. Mimo, że nakładam na mokro, ale tutaj chodzi mi o to właśnie, żeby dostać trochę tego pigmentu mocniejszego, zwłaszcza, że tu jest dużo już nałożone. I jak już jesteśmy przy mokrych pędzelkach, to też na zwilżoną GB16 wzięłam troszkę tego niebieskiego i nakładam w ten zewnętrzny kącik. A tu mam jakiś prześwit. Zresztą załatamy. Elegancko. Tak jak mi się przegrzał aparat, to jeszcze wzięłam, podkręciłam sobie rzęsy za lotko. Dlaczego ja wam w ogóle mówię, co ja robię poza kadrem? Ponieważ pamiętajcie, że ja nigdy nie robię elementów makijażu poza kadrem, tak? Robię to oko poza kadrem, natomiast tego oka nie ruszam, tak żebyście, jakbyście chcieli odtworzyć ten makijaż, to zawsze możecie sobie spowolnić YouTube'a, bo ja robię tylko przyspieszenia, nie robię żadnych cięć, a jeżeli coś robiłam poza kadrem, to właśnie wam mówię, tak? Żebyście wiedzieli, bo mnie strasznie to wkurzało, jak patrzyłam na YouTuberkę, zrobiła trzy ruchy i makijaż pięknie rozblendowany, a ja potem po prostu przy
przy doświadczeniu dowiedziałam się, aha, to nie są umiejętności, tylko po prostu ona to dziubała potem przez 15 minut jeszcze poza kadrem, nie? Więc tak, żebyście wiedzieli. No i przechodzimy do tuszu do rzęs. Tutaj mam Paese Eyes On. On ma klasyczną szczoteczkę i taką lekko zwężającą się ku szczytowi. No i zobaczymy, czy mi utrzyma skręt. Patrzę jeszcze tylko, czy zalotka nie puściła. Jeszcze nie, więc możemy tuszować. Ten tuż jest świeżo otwarty, więc nie spodziewam się cudów, no ale zobaczymy, co mi tutaj zaprezentuje. A! Jakieś grudka. A, to się zaraz wyczeszę. Było trzeba maskarę oczyścić. O gumeczkę przy wejściu do tuszu, no ale dobra, no nie zrobiłam tego, to nie zrobiłam. Trzeba będzie wyczesywać. No ale kurczę, wygląda to całkiem zacnie. Czemu nikt nie mówi o tej maskarze? Hej. Czy ja muszę ostatnimi czasy odkrywać same ekstra maskary po prostu od tak? Ej, on nie może być aż taki dobry. Ja mam tuż już na rzęsy jeszcze wam do pokazania. Low. Dzisiaj jedną warstwę. Nie malowałam jeszcze dolnych, bo zaczęłam malować rzęsy tuszem, a nie zrobiłam jeszcze dolnej powieki. No ale dobra, macie porównanie. Jedna warstwa kontra zero. Jedziemy z drugą warstwą. Dwie kontra jedna. I ja takie na dwie warstwy zostawię, bo będzie wystarczająca. No muszę powiedzieć, że mam efekt sztucznych rzęs bez sztucznych rzęs. Dobra, tak czy owak na razie tak to zostawimy, bo może opadną. Pamiętajcie, to są moje rzęsy, nie? One są proste, leżące, wyginające się, są trudnymi rzęsami. Są gęste i ładne, jeśli chodzi o długość, natomiast no niestety, jeśli chodzi o skręt, to jest to... Nie będę przeklinać, ale nie lubię swoich rzęs, jeśli chodzi o skręt. Po prostu, no nie lubię i tyle, no nic na to nie poradzę. Takie mi rosną, no. Szczęście jest coś takiego jak lifting rzęs, więc jak zrobię, to potem przez miesiąc mam spokój. Ale robię tak dwa razy do roku, żeby nie zakatować moich rzęs. Dobrze, przechodzimy do dolnej powieki. I na dolną powiekę weźmiemy sobie pędzelek Manny Brushes MB16 i limonkowy, czyli Dragon. No mi się strasznie podoba ten cień. Powiem tak, że jak go zobaczyłam, to było takie i inne takie tonacje. Tutaj już mam suchutko, tak? Tu nie mam nic. Nawet kremu pod oczy już właściwie nie mam. No, poza śpiochami w wewnętrznym kąciku, no ale cóż, tego się czasem nie uniknie. No i się całkiem ładnie lepi. Wiadomo, na mokro byłoby w ogóle czad, ale... No nie mam mu nic do zarzucenia, tak szczerze mówiąc. Ładnie się przyczepia. Pamiętajcie, że to jest dolna powieka i tu jest suchutko, tak? No bo tam sobie jeszcze potem poprawimy, nie? Jak już będzie podkład, korektor i te sprawy. Mocno się pyli. Co moje oczy teraz czują? Trochę. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Jak na neonowy zielony nie jest źle. I przechodzę do pędzla, który był z Glam Shopu, z kolekcji Holo. Takiej Holo trzonkami. I przechodzę do Bossa, czyli takiego miętowego cienia. No i nakładam go obok. Teraz bateria padła. Ja to mam szczęście. Po prostu jak się kończy, to wszystko. Dobra, wracam. Tu mi łezka pociekła, więc sobie troszeczkę poprawiłam. Ale pewnie i tak będziemy to jeszcze poprawiać właśnie na koniec makijażu. Wyciągam sobie tutaj, jak widzicie, dosyć wysoko. Ja zawsze tak robię, bo i tak to zaraz przeczyścimy spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Nie malujemy aż tak skroni. Znaczy, ja lubię, nie? Ale nie musimy. O, jak nie lubicie, to nie musicie. Zresztą nic nie trzeba. Nie ma czegoś takiego jak muszę, nie muszę w makijażu. Makijaż to zabawa. No i teraz przechodzę do tego niebieskiego. I jeszcze sobie tutaj przy linii rzęs. Miało być przy linii rzęs, nie? Dobra. Trochę dalej to poszło, no trudno.
chcę wam po prostu pokazać, jakie może być piękne przejście pomiędzy tym niebieskim, takim chabrowym, a tym miętowym. I bo ja już to po prostu widzę, ja już to widzę w makijażu, nie? I dlatego mnie ponosi. Wracam sobie do miętowego. No po prostu te cienie się same blendują. To czas przeczyścić. Płyn micelarny płatek kosmetyczny standardowo składam na pół. Tak jak widzicie, zawsze rozduszam, żeby nie był za mokry ten płatek, a czy żeby był równomiernie wilgotny. O! I w ten sposób robię. Hop! A może... Kurczę, podoba mi się taki mocno wyciągnięty ten makijaż. Może... No dobra, troszkę skrócimy, ale tylko troszkę. Tak. Nie całkowicie na skroń, ale dość daleko. Bo tak mi się podoba. Zdradzić wam sekret? Już użyłam wszystkie maty z palety. Ale błyski jeszcze nałożymy. Ustawiam sobie za punkt honoru, żeby użyć wszystkich 15 cieni. Ale teraz idę sobie przemyć twarz, bo muszę zmyć resztki tego płynu micelarnego, resztki brokatu, który nawet gdzieś tutaj zawędrował. Przygotuję sobie cerę i wracam do was na podkład. No i w międzyczasie też przykleję sztuczne rzęsy, wytuszuję dolne i wracam do was na podkład. Jeżeli chodzi o skręt, nieznacznie opadł, ale bardzo nieznacznie, więc jestem pozytywnie zaskoczona. Spodziewam się, że jak tuż troszeczkę przeschnie, tak myślę za tydzień będzie miód malina. Ale to oczywiście będziecie mieli też informację w podsumowaniu. Wracam za chwilę. Wracam do was. Jak widzicie, rzęsy mam dramatyczne, te przyklejone, sztuczne. To są marki PS. To jest marka dostępna w Primarku. Tutaj macie pełne opakowanie. Ja mam te środkowe, czyli Iconic. No jak widzicie, kupiłam same takie turbo duże. Ale nie są niekomfortowe. Są naprawdę spoko, więc wow. Przejdziemy teraz do podkładu. Aha, jeszcze na dolnej linii wodnej mam kredkę z Glam Shopu przygaszona fuksja. One wróciły, te kredki. One są super, mega fajnie, trwałe i tak dalej. A teraz przejdziemy do podkładu. Podkład to będzie Estée Lauder Futurist Hydra Resue. I to jest... podkład, który ma SPF 45. Pamiętajcie, że na takich SPF-ach podkładach nie można polegać. To może być to po prostu dodatek. I ja w sumie nie spodziewałam się, że on będzie dobrze się utrzymał. To nie jest moje pierwsze użycie. Ale muszę wam powiedzieć, że wytrwał normalnie 10 godzin, tak? Noszenia na mojej mieszanej skórze w temperaturze powiedzmy 27 stopni, więc spoko. I kolor ja mam 2N1. Kąbeczka z Glam Shopu. Nakładam. Bardzo mi się podoba to, że on ma bardzo fajny, taki naturalny efekt na skórze, bardzo delikatny. Skóra będzie lekko rozświetlona. Jak widzicie, krycie też ma całkiem spoko. Teraz przejdziemy do korektora z Glam Shopu. Jest to Expert korektor rozświetlający. Ja mam kolor numer 2. To jak widzicie, jeszcze nieużywany. O, zaczął lecieć. Trochę trzeba pokręcić na początku. Kolor fajny, taki lekko żółty. Jeśli się zastanawiacie, czemu daję też korektor w bruzdy nosowo-wargowe oraz na brodę, ponieważ to po prostu jaśniejszy kolor rozpłyci po prostu te wgłębienia. Oczywiście ja też stosuję masaże, na przykład masaż Kobido, polecam serdecznie. Jeszcze sobie odrobinkę dołożę. No jest blask. Całkiem ładny. Teraz przejdziemy do pudru pod oczy. To jest Claressa Goody Powder Caffeine Boosted Under Eye Powder, czyli super wygładzający, aksamitnie matowy, sypki puder pod oczy z kofeiną i olejem makadamia. Spokojnie, nie testuję nowego korektora i nowego pudru. Ten puder po prostu znam. Już dłuższy czas go testuję. I do pędzla pod oczy użyję pędzla z Manny Brush z MBP 10.
A na reszcie twarzy będzie Clarissa Blur Super Powder w kolorze beżowym. To jest nowa formuła. Nawet tak nie śmierdzi. I użyję pędzla T119. Powiem tak, stęskniłam się za tym efektem tego blurującego pudru. Muszę powiedzieć, że fajnie, że zmienili zapach, jest bardziej przyjemny. Wiadomo, to nie jest jakaś super nowość, no bo to nie wiem, ten puder wyszedł jakieś pół roku temu, ale no dopiero teraz mi się udało go przetestować. No muszę powiedzieć, że skóra wygląda bardzo gładko. Trochę żałuję, że użyłam tego korektora rozświetlającego, bo jednak pod oczami przy takim makijażu przydało się trochę więcej krycia, no ale chciałam Wam pokazać nowość. Już poza kadrem zrobiłam sobie brwi, do brwi nie mam nic nowego, czyli nadal żel z Benefitu, ale już jest gumka wyciągnięta, więc już go kończę w końcu. Oczywiście Jimmy Brow z Benefitu oraz kredka z Glam Shopu, więc tylko takie podstawowe. No i teraz przejdziemy do bronzera, bo są dwa bronzery z Glam Shopu. Nowe, dokładnie pudry brązująco-rozświetlające. No ja użyję tej śniadej karnacji, no bo do ciemnej karnacji nie jestem w stanie zastosować, no bo ciemna karnacja to jest, widzicie, bardzo ciemna. W ogóle muszę powiedzieć, że Hania z tymi tłoczeniami to rozwaliła system. Po prostu są piękne. Oh. Może jeszcze troszeczkę użyję tej ciemnej, ale najpierw weźmiemy ten śniady. I nakładać będę GB0 trójką. No powiem tak, błyszczy się i to mocno. Ładny jest, naprawdę jest ładny. Jeszcze spróbuję troszkę, ale tak dosłownie tyci tej ciemnej karnacji. Jest bardzo chuda i w momencie, kiedy ja nakładam bronzer, to po prostu robi się bardzo, bardzo chuda. Więc trochę jeszcze to rozetrę pędzlem po pudrze. Róż nałożę calineczkę z Glam Shopu. Jak coś, ten róż jest na promocji. I nałożę go pędzlem T133, takie kopytko. To jest typowo różowy róż. Chłodnej tonacji. Myślę, że będzie fajnie się prezentować tym, co mam na oczach. Aczkolwiek powiem Wam, że odkąd są te róże w kremie, a czy w kremie, w płynie od Glam Shopu, to odzwyczaiłam się trochę róży suchych. Choć trochę mi brakuje takiego chłodnego. Właśnie. Lubię takie chłodne róże. Teraz przejdziemy do rozświetlacza od Mio, Sista Glow. To jest właśnie wspólny produkt od Inhydris i Fog in the Garden. No i ponoć ma dawać blask z kosmosu, na to liczę. Najpierw muszę wydziubać gąbeczkę zabezpieczającą. Czy mi się to uda? Jej! Nawet nie podrapałam. Jestem z siebie dumna. No i biorę pędzel standardowo T128 wachlarzykowy z Glam Shopu. No i zobaczymy, co to za stwór. No to jest drobinowy rozświetlacz, ale jest boski. Czy on zostawia bazę kolorystyczną? Nie, nie ma bazy kolorystycznej. No, po prostu czyste szkło. Oh. No, rozświetlacz to mnie kupił. Już Wam to mówię, po prostu jestem kupiona ewidentnie. Uwielbiam go, kocham i jest cudowny. O co, żebym tak nie straszyła, może najpierw usta zrobimy jeszcze. To wiecie, że u mnie zasada mocne oko, mocne usta to nie działa. Biorę konturówkę Pierre René Lip Matic w kolorze numer 13, którą uwielbiam. Specjalnie nie wypełniałam środka ust, ze względu na to, że teraz pójdzie tafla, balsam i błyszczyk i kolor w kolorze Landrynki. Go się klika.
Ojej! Miałam tutaj milion stopni, więc pewnie dlatego jest takie miękkie. Dobra, zbiorę sobie to, co tutaj się wyciekło na brzegach. Bo mówię, no tu jest po prostu bardzo gorąco, więc myślę, że dlatego to jest takie lejące, że to pewnie takie nie powinno być bardziej w formie stałej. Uzupełnię sobie pędzelkiem. Pędzelek to jest Embrush, może Manny Brushes MBSH10. No podoba mi się ta tafla, ale muszę po prostu trzymać to nie przy lampach po prostu. No to co, wracamy do oka. No i przechodzimy teraz do cienia Prima Aprilis. Tak jak go widzicie, zabrałam sobie na paluszek. Tak, nałożę palcem, bo po prostu boję się, że pędzlem mogłoby nie wyjść. Więc spróbuję palcem i chcę go nałożyć na sam środeczek. Wchodzi bez żadnego glitter primera. Wracam sobie do mojego czystego pędzla. Spróbuję z miejsca, gdzie mi za daleko poleciałam z tymi drobinkami. Spróbuję je troszkę zdrapać. Ja wiem, że ten cień by wszedł bez żadnej bazy, ale ja mam lepik do przetestowania z Glam Shopu. Czyli taką bazę właśnie a la NYX Glitter Primer i chcę koniecznie przetestować. Więc biorę pędzel GB16 i tu wewnętrzny kącik, ale na dole, na tą zieleń. I przechodzę do cienia Rainbow. Cudownie się to błyszczy. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale na żywo efekt jest mega. I na ten sam pędzel już, czyli tą GB16, nałożę Star Child. I wewnętrzny kącik sam. I mam szalony pomysł. Ale po magikach makijażu to po prostu widzicie, że szaleje. I mam ochotę dać trochę tego cienia Star Child pod łuk brwiowy. Wiem, zaleciało trochę początkami YouTube'a, ale miałam na to ochotę. I teraz wezmę pędzel GB15, trochę białego. Odbijam na ręce i teraz chcę sobie tutaj tą granicę tutaj rozblendować ciutkę. Trochę zgubił się żółty, więc dobieram, ale ten pędzel jest za duży. Biorę sobie kolejną GB16. I jeszcze ciut zielonego na dół. Tak tutaj. I wracam sobie do fioletowego, do tego Galaxy, żeby jeszcze ewentualne coś się zamazało poprawić. No to jeszcze mgiełeczka. To mgiełka z Inglota i komunikatywnie, jak widzicie, już wykańczam. No i kochani, tak prezentuje się skończony makijaż. Jak Wam się podoba, piszcie koniecznie w komentarzach, a ja przejdę do podsumowania, jak mi się pracowało z tymi kosmetykami. No to w kolejności idzie paleta. No, The Star's Tale. Muszę powiedzieć, że urzekła mnie. Po prostu urzekła mnie jak diabli. Oczywiście cienie się trochę pylą w palecie, ale wykorzystałam wszystkie cienie. Ładnie się blendują, ładnie się ze sobą łączą, kolory są nasycone. Trochę mi brakuje matowego beżu, natomiast muszę powiedzieć, że ta biel po prostu mnie tak urzekła, że nawet wybaczam brak matowego beżu. Zasadniczo tak, jakbym mogła, to zamiast tego cienia drobinowego oraz tego brokatowego, bo ja takich rzadko używam,
włożyłabym matowy beż i czerń i byłaby to dla mnie kompletna paleta. Po prostu kompletna. Są wszystkie kolory, których używam, których się dobrze czuję, które uwielbiam malować, po prostu, no przepraszam, tak się gapię po prostu w podgląd, w lustro i tak, wiecie, jak taka surykatka, nie? Ale po prostu podoba mi się to, co wyszło, podoba mi się, jak mi się pracowało z tymi cieniami, no po prostu jaram się tą paletą, po prostu jak Rzymza Nerona, nie wiem, jak Reksio na szynkę, po prostu uwielbiam, uwielbiam, jestem nią zachwycona, na pewno powstaną kolejne makijaże tą paletą, bo po prostu jestem nią oczarowana. Błyski nie mój klimat, po prostu, ale trzeba przyznać, że są fajne pod tym względem, że się nakładają bez żadnej bazy. No ten w ogóle szampański do wewnętrznego kącika, miodzio. Wiecie, że no tutaj ten to trochę wzięłam, nim trochę poryłam, jako dzika kuna w agreście, jak to mówi Fog Garden, ale tak, już się ugniótł, bo on jest taki właśnie w formule Bansi. No mówię, ja nie przepadam za właśnie drobinowymi cieniami, nałożyć nałożyłam, ale czy będę używać? Pewnie nie. No może ten jako, nie wiem, na jako brokatowe piegi. Ostatnio bardzo dobrze je dobraliście, więc może powrócą, może powrócą. No muszę powiedzieć, że tak, jestem oczarowana, naprawdę jestem oczarowana tymi cieniami, jest to cudowna kolorowa paleta. Całe lato czekałam, aż jakaś polska marka wypuści kolorową letnią paletę. I co? We wrześniu. Tak, no, bo mamy wrzesień. No, ale warto było czekać. Na taką jakość, na te kolory, na te zestawienie warto po prostu było czekać. Ja tą paletę Wam serdecznie polecam. Jest kompaktowa, nie jest jakoś turbo droga, no bo szczerze mówiąc, podobne makijaże można wyczarować na przykład Be Perfect, która jest, no wiadomo, większą paletą, no ale właśnie jest duża. Ja na przykład właśnie się wzbraniałam przed Be Perfect ze względu na to, że jest po prostu olbrzymią paletą, tak? A tutaj mam wszystko to, czego mi potrzeba w kompaktowym, wygodnym opakowaniu, które jeszcze ma lusterko, więc można spokojnie zabrać w podróż. Mówię, matowy beż, to ja sobie poradzę po prostu pudrem, tak? Który i tak zawsze biorę, więc no ja jestem po prostu oczarowana tą paletą, co tu dużo gadać, no, jestem zachwycona, po prostu jestem zachwycona. Dalej, tusz do rzęs. Tusz do rzęs bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Nie, widzę, że nie opadł skręt, bo nie widzę rozdzielenia pomiędzy sztucznymi a naturalnymi rzęsami, więc spoko. Oczywiście już go uwaliłam. Kurczę, a czemu ja tak brudzę kosmetyki? No trudno, no, to jest życie. Ale tak, bardzo jestem zadowolona. Muszę powiedzieć, że dość trudno mi się robiło te rzęsy a la Twiggy na dolnej powiece. W ogóle dajcie znać, czy Wam się podoba, bo na przykład moja mama na pewno powie, że zniszczyłam cały makijaż, bo nienawidzi rzęs typu Twiggy, ale właśnie ja po magikach makijażu tak mnie naszło, żeby tak trochę klasyki, trochę szaleństwa, no po prostu jestem, jak widzicie, dość ostro po prostu wkręcona. Tak. Ale właśnie udało się zrobić. Dajcie znać, czy Wam się ten efekt podoba. Ja jestem bardzo zadowolona z tego tuszu. Będę go jeszcze testować. Jeszcze muszę go sprawdzić, czy się nie będzie osypywał, czy się nie będzie odbijał. To będziecie musieli poczekać, raczej może nawet nie do tęka, bo zanim ten film opublikuję, to jeszcze kilka razy go zdążę użyć. Więc jakby co, to dam znać tutaj. A i w opisie postaram się też. Dalej, co było? Rzęsy. Rzęsy, no powiem tak, one były przecenione z 39 na 22 zł, więc w sumie wychodzi, powiedzmy, 7 z hakiem za parę, więc to jest bardzo dobra cena za rzęsy. Są komfortowe, są bardzo duże, od razu ostrzegam, one są duże, no zresztą widać, tak? Ja lubię duże rzęsy, tak? Jeżeli mam bawicie w przyklejanie sztucznych rzęs, to po prostu lubię, jak je widać, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Nie lubię takich typowych gąsienic, ale lubię długie rzęsy, dobrze się w takich czuję, zresztą do takich makijaży, no one dobrze pasują. Są komfortowe, wygodne. Jestem z nich zadowolona, jak widzicie, mam też drugie opakowanie. I jakby co, to ja miałam te Iconic, czyli te środkowe. Ale też Rebel używałam już 7 razy i nadal się trzymają, więc są mocne, wytrzymałe, więc muszę powiedzieć, że dobrze wydane pieniądze, naprawdę dobrze wydane pieniądze. Mogę Wam polecić, jeżeli lubicie właśnie takie duże rzęsy. Ale wiecie, jakie mam podejście do makijażu. Jeżeli makijażu ma nie być widać, to ja uważam, że nie ma sensu go wykonywać. Po prostu. Ja jestem totalnym przeciwnikiem make-up no make-up. Po prostu tego trendu nie rozumiem. Nie umiem go zrozumieć. No, po prostu tak mam.
Oczywiście, jeżeli lubicie się tak malować, droga wolna, makijaż jest po to, żeby sprawiać nam przyjemność. Ja się czuję świetnie i mi jest przyjemnie w tej chwili w takim makijażu, w którym zasadniczo wiele osób stwierdziło, że tylko do cyrku mogę w takim iść. A ja normalnie, jakby nie była w tej chwili pierwsza w nocy, to poszłabym do Biedry w takim makijażu, nie miałabym z tym w ogóle żadnego problemu, bo się czuję dobrze w nim. Dalej był podkład. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. No, wytrzymał mi 10 godzin, jak go testowałam, bo robiłam mu test długotrwałości, więc musiałam go wam pokazać na kanale. Ja wiem, że dużo osób czeka na Liren, ten z witaminą C. Natomiast widzicie, no, musiałam wam pokazać coś, co mi się utrzymało przez 10 godzin, naprawdę w idealnym stanie. Daje bardzo ładny efekt na skórze. Skóra wygląda lekko. A jest taka fajnie świetlista, znaczy w tej chwili to w ogóle świeci się rozświetlać, ale ogółem jest właśnie taka lekko świetlista, bardzo przyjemnie się trzyma na skórze. Myślę, że zarówno skóry suche, normalne, jak i mieszane będą zadowolone. Z tłustymi myślę, że tłuste mogą nie być zadowolone z tego właśnie, że on jest takie lekko błyszczące, ale jestem z niego zadowolona, na pewno będę używać. W tej chwili mam idealny odcień, bo trochę się samo opaliłam, więc teraz idealnie mi pasuje, więc tak. Na pewno będę używać, jestem z niego zadowolona. Korektor. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Czekajcie, ja się muszę schylić i spojrzeć w lustro. Nie pozbierał się w zmarszczkach. No bo wiecie, ja już mam 34 lata, już mam te zmarszczki pod oczami. No. Czasu się nie oszuka, metryki się nie oszuka. Wiadomo, dbam o dobrą pielęgnację, unikam słońca, stosuję ochronę SPF, stosuję masaże, ale no wiadomo, no pewne rzeczy po prostu się pojawią z czasem i nie mamy na to wpływu. Możemy ewentualnie po prostu trochę zwalniać, ale na pewno się będą pojawiać. Muszę powiedzieć, że tak, ładnie wygląda pod okiem, bo się właśnie nie pozbiera w zmarszczkach. Wygląda świeżo. Do tego makijażu trochę za lekki, bo tutaj, w tym miejscu, przy dolinie łez, przydałoby się trochę większe krycie. Po prostu przydałoby się trochę większe krycie, ale przy takim lżejszym makijażu myślę, że byłoby spokojnie, mogłabym śmigać. Muszę go podrzucić potem mojej siostrze jeszcze do testów. Ja go pewnie częściowo zużyję i właśnie część dam mojej siostrze, ze względu na to, że ona właśnie lubi lekkie korektory i myślę, że to jest coś, co mogłoby jej się sprawdzić. Więc tutaj jak najbardziej. A! W międzyczasie był olejek do ust z Glam Shopu. Powiem tak, średnio smakuje, mało się tego produktu wydobywa z opakowania, więc trzeba się trochę namachać. Jest ładny, no, taki błyszczyk, no. Trochę nawilżył te usta, ale cudów nie ma. Szczerze mówiąc, można sobie odpuścić, moim zdaniem. Nie zrobił żadnego szału. Dalej był puder spod oczy. No jak mówiłam wam, ten puder już testuję od dłuższego czasu. Super wygląda pod oczami, jestem nim bardzo zadowolona. Z niego jestem bardzo zadowolona. Tak, mogę go wam spokojnie polecić i tak samo mogę wam polecić tutaj ten Blur Super Powder w kolorze beżowym. Też jak najbardziej spoko. Klaresa umie w pudry. Klaresa naprawdę umie w pudry. Taniutka marka, serdecznie wam polecam. Ona jest dostępna w Hebe. Bardzo wielu miejsc, sklepach nawet stacjonarnych są szafy Hebe. Ja mam nadzieję, bo teraz moje Hebe w Poznaniu biorą, remontują i mam nadzieję, że właśnie pojawi się szafa Klaresy, bo nie było. Jak chciałam do szafy Klaresy, to musiałam jechać na przykład na Dąbrowskiego, czyli Jeżyce, to Rata i Jeżyce to są prawie że dwa różne końce Poznania, więc mam nadzieję taką cichą, bo ale ogółem też nie mam problemu z zamówieniem przez internet, zwłaszcza, że na przykład na stronie Klaresy, czy na Sugar Powder, czy na Hebe właśnie, bardzo często są promocje, bardzo często jest darmowa wysyłka, na przykład w Hebe już nawet od 20 zł bardzo często, więc jak coś daje wam cynka, że te pudry jak najbardziej polecam. Z Klaresy, no to oczywiście pamiętajcie, że uwielbiam też te rozświetlacze sypkie, które są cudowne. Ale też jeżeli na przykład planujecie zamówienie z Glam Shopu, to pudry Glow Mama, to jest współpraca z Adrianą Grodkowską, są w promce chyba za 15 zł, albo nawet mniej, więc też jakby co bardzo się opłaca, więc daję wam cynka. Nie wiem, czy ta promocja jeszcze będzie, jak opublikuję ten film, ale mam nadzieję, że tak. Ale staram się wam dawać znać, że coś takiego jest i że warto kupić. No jak samo na przykład te róże do policzku, które są właśnie w tych wypraskach, one naprawdę, tak jak właśnie calineczka, no są bardzo subtelne, ładne. Panna Młoda w tej chwili jest wyprzedana, ale pewnie wróci, bo to jest po prostu hicior, po prostu wszechczasów i to jest najpiękniejszy róż w Glam Shopie ever.
jeśli chodzi o prasowane róże. No ale dobra, nie o rzeczach, których dzisiaj nie używałam. Dalej jedziemy. Mamy pudry, no to przechodzimy do konturowania. No to tak, ja oba na pewno zużyję, pewnie ten ciemniejszy szybciej. Tak, śledzicie, dlaczego ten jest dla mnie idealny, ale zużyję prędzej ciemny? No bo jak się maluję dla mojego męża, no to ja robię bardzo mocną opaleniznę, bardzo mocny podkład, bardzo ciemny. Przyciemniam też ciało mieszanką na ciało, więc na pewno ten zużyje szybciej niż ten, bo rzadziej się maluje po prostu od tak. Raczej się maluje Wam na kanał albo jak jadę do rodziny, więc ten pewnie będzie dużo wolniej zużywany. Ale właśnie efekt mi się podoba, jaki daje na skórze. No, opakowanie, to tłoczenie kupiło mnie totalnie. Nie mogłam się oprzeć. Jak reszta kolekcji Mandala, tak wiecie... Pomadki mnie kupiły strasznie tym wzorem, ale stwierdziłam, nie, ale nie potrzebujesz kremowych pomadek, przecież i tak ich nie używasz, tak? No bo ja lubię zastygające pomadki. Ja jeżeli chcę coś niezastygającego, to i tak stosuję konturówkę i błyszczyk, tak jak to dzisiaj zrobiłam. To jak już mówię o tych ustach, no to oczywiście konturówka Pierre Renne Lip Matic numerze 13, uwielbiam, jest trwała, w pięknym takim... fuksjowo zgaszonym odcieniu. O, to będzie dobre. To jest coś pomiędzy fuksją a śliwką, nie? Jest po prostu cudowny odcień tej konturówki. Uwielbiam. No i właśnie z tą taflą, czyli balsam błyszczy kolor, super się prezentuje. No wiadomo, trochę już zeszło, no bo trochę gadam tutaj już do Was. Tak, pamiętajcie, żeby trzymać w chłodnym, a nie w takich lampach, jak ja dzisiaj tutaj mam, czy temperaturę niewiarygodną, tak? Ja jestem sobie w szlafroczku, a jest mi gorąco, mimo że mamy wrzesień. W sumie ja się cieszę, ja lubię, jak jest mi ciepło. Ale, no jak widać, produkty nie zawsze są współpracować w takich temperaturach, ale jak coś, to tak, ta tafla, muszę powiedzieć, że wygląda naprawdę ładnie. No ale wracamy, jeszcze mamy kilka produktów, no to tak. Rozświetlacz. No... Czy ja muszę coś mówić? Wiadomo, to jest drobinowy rozświetlacz, tak? Nie ma żadnej bazy kolorystycznej, co jest super. Jest to typowy odcień, taki szampański, dajcie blask, daje taki szampański. To nie jest to ani chłodne, ani ciepłe, po prostu w punkt. No muszę powiedzieć, że... W sumie chyba nie znam osoby, której by się nie sprawdził ten rozświetlacz. Znaczy moja siostra nie lubi za bardzo drobinowych, tak? Dla niej to by było za mocne, ale ogółem jeżeli lubicie mocne rozświetlanie, to... Tak. Oczywiście pewnie można go też nałożyć delikatnie, tak wiecie, tylko pac pac i przyłożyć i myślę, że wtedy też się da stopniować, ale wiecie, że ja lubię blask z kosmosu. Wiadomo, wszystkie sroki ze mną, prawda? Dobrze, co następne? No to został nam w sumie lepik, tak? Na niego przyklejałam tutaj we wnętrznym kąciku. Spoko, dobra baza, naprawdę fajnie się taka lepka, przezroczysta, więc tutaj króluję nad NYX-em, bo NYX nie jest taki przezroczysty, jest taki mleczny. Ja nie lubię w ogóle korzystać z NYX-a. Ja korzystam głównie z, jeżeli korzystam w ogóle z takiej bazy, to albo Glam Glue, to w takim aplikatorze jak błyszczyk, albo korzystam z Mio właśnie, a teraz mam jeszcze lepika, no będzie się zużywać na pewno, lubię, naprawdę spodobało mi się jak się do tego trzyma, wszystko w porządku. No i mgiełeczka, tak jak mówiłam, Inglot i komunikatywnie, to już mu pokazywałam Wam na kanale, super. Jeżeli jesteście ciekawi, ile pędzli do oczu zużyłam, to tyle. Tak, sporo tego. A sama jestem w szoku, no ale 15 cieni użytych. Więc kochani, dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie, czy Wy jesteście zainteresowani tą paletą, coś może Was zaciekawiło w ogóle z tego, co dzisiaj pokazywała, czy podobają Wam się te dolne rzęsy? Dajcie mi znać, czy właśnie taka Twiggy Wam pasuje. Ja się jeszcze tutaj tak trochę zbliżę. Mam nadzieję, że ostrości nie stracę, ale to Wam pokazuję. No i dajcie znać, czy oglądaliście Magików Makijażu. Bo przypominam, trzeci sezon na Netflixie. Nie, to nie jest żadna współpraca, jakby co, to pamiętajcie, nie? Mam za mały kanał, za małe zasięgi, żeby mieć jakieś współpracę, ale po prostu jaram się tym programem, uwielbiam. To jest jeden z mniejszych programów na Netflixie, które oglądam każdy sezon przynajmniej dwa razy, przynajmniej. Lubię.
Ale tak, jest tam naprawdę bardzo kreatywne osoby są, bardzo ci kreatywne makijaże, dużo wiedzy merytorycznej, więc ja jestem jak najbardziej za takimi programami, mogłoby taki powstać więcej. Chciałabym, żeby coś takiego w Polsce powstało, ale już była próba, Akademia Influencera na bodajże MTV i to nie było dobre. No ale cóż, dobrze, do brzegu. Kochani, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to pamiętajcie, żeby kliknąć ten przycisk. Najlepiej z dzwoneczkiem. Moje filmy pojawiają się co dwa tygodnie w czwartek, około godziny 18-19. Tak przynajmniej się staram. Jeżeli Wam się film podobał, to pamiętajcie o łapce w górze. To zachęcam Was do tej aktywności, no bo wtedy dotrze po prostu ten film do większej publiczności, bo po prostu z YouTube zwiększy mi zasięgi. No i co jeszcze? No, komentarze! Ja lubię czytać te komentarze. Czasem nie udaje mi się odpisać w ciągu tych 24 godzin, ale staram się. Pamiętajcie tylko, że ja pracuję normalnie na etacie, to jest YouTube, to jest moje hobby, więc nie zawsze jestem po prostu pod telefonem. Ale jakby co, to śmiało do mnie piszcie, też żebyście mieli jakieś pytania takie, wiecie, prywatne, jakoś porady, to też zawsze można do mnie napisać, czy to na fejsie, czy na Instagramie, nie ma problemu. Staram się w miarę na bieżąco odbierać te wiadomości, no ale tak jak wspominałam, jeżeli nie macie pomysłu na komentarz, to zostawcie mi po prostu jakąś emotkę, tak? Po prostu. Uśmieszek, buźkę, serduszko, kwiatka, co tam Wam do głowy przyjdzie, tak? Ja tam jestem chętna na każdy komentarz. Dobrze, kochani, to będzie wszystko na dziś. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Wiem, odcinek był długi, ale z tego, co mówiliście, to lubicie moje długie odcinki, więc w sumie czemu by nie? Kochani, trzymajcie się ciepło, ściskam Was mocno, dbajcie o siebie i do następnego.